Witam. Instrument, który chciałbym dziś zaprezentować, jest to wiela, tym razem model wykonany według ikonografii z XII i XIII wieku. Jak w wielu instrumentach średniowiecznych, korpus wydrążony jest w jednym kawałku drewna, tym razem jaworowego. Zarówno plecy instrumentu, jak i przednia płyta są lekko wypukłe. W przypadku płyty rezonansowej ta wypukłość osiągnięta jest nie przez wyrzeźbienie, tak jak to ma miejsce w skrzypcach czy wiolonczeli, ale przez odpowiednie nagięcie płaskiej płyty rezonansowej. Instrument nie ma duszy. Jest belkowany poprzecznie. Wszystkie struny są wykonane z jelit baranich. Podstawek został tak ukształtowany, żeby można było grać zarówno na pojedynczych strunach, jak i odpowiednio operując smyczkiem na dwóch, a nawet trzech. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego oraz innych wykonywanych przeze mnie instrumentów, proszę pisać pod adres instrumenty@o2.pl.